czołem Wielkiej Polsce, jesteśmy przed sądem z okazji mojej rozprawy. Tak, wielki dzień dla masonerii, bo 105 lat temu zjechała się masoneria na ulicy Dorotenstrasse w Berlinie i tam postanowiono, że państwo polskie nie zostanie odbudowane, inne państwa też nie będą i będą zabezpieczane interesy Niemców. A kto ma to robić? Wiadomo, Żydzi. I tak to stanęło, masoneria żydowska i Żydzi będą reprezentować interesy niemieckie, żeby nigdzie nie ucierpieli uszczerbku na ekonomii, na terenie, na wszystkim. I wszędzie to robili. Dzisiaj zeznawa Sławek, on tu zaraz powie, ale powiem jeszcze o tej masonerii. Lesław Piszewski, przez którego, właściwie on to pewnie nie wie o tej sprawie, to Omsryk zgłosił i Omsryk firmuje to podstępne działanie zmierzające do ukarania mnie za to, że przypomniałem, że Chanuka to jest radosne święto z okazji wymordowania Greków, a Purim radosne święto z okazji wymordowania Persów. Sławomir Andrzej Zakrzewski. Przypomnę, że to jest już kolejna rozprawa. Wcześniej zeznawało kilku znanych w życiu społeczno-politycznym świadków. Bartłomiej między innymi zaprosił na następne posiedzenia sądu, między innymi na 12 stycznia o 11. Ale co jest ciekawe, zaprosił tego dobrego Żyda, czyli byłego dyrektora miny i cmentarza w Warszawie na Okopowej, Bolesława Szenicera. I zobaczymy, jaka będzie reakcja, bo to jest ciekawe. Co prawda, Warszawa jest ciekawa, ponieważ tutaj żyje ponad 400 tysięcy Żydów i często jest tak, że Żydzi z Żydami walczą tutaj. Kłócą się, ale naszym kosztem oczywiście. My za to płacimy, za ich kłótnie, nie? Jak kłótnia jest w rodzinie między PiS-em a Platformą, gdzie się dwóch Żydów bije, a my Polacy jeszcze na nich głosujemy, jeszcze my się kłócimy w naszych rodzinach. Absurd, głupota, ale tak to jest. Nie mówiąc już o tym, że dostali posiłki z Chazarii, tutaj z Ukrainy. Mamy ponad 300 tysięcy zatrudnionych między innymi w administracji państwowej tych Chazarów z Ukrainy. Nawiązać do tej ideologii, która zmusza nas do reakcji, prawidłowej reakcji. Nie możemy się zgadzać na tą najbardziej rasistowską ideologię na świecie, która poprzez syjonizm i tworzenie różnych izmów, komunizmów, socjalizmów i tym podobnych, homoseksualizmów, to znaczy promocji LGBT, jak ktoś woli LPG, sodomii, krótko mówiąc, grzechu sodomskiego. Oni to promują, żeby niszczyć kulturę, niszczyć obyczaje. I to jest niedopuszczalne. I tutaj Bartłomiej Kurzeja stanął w obronie naszej cywilizacji, także stajemy przy nim. I to jest ważne. I to jest ważne. O personalizmie. Podstawą naszej cywilizacji tak jest personalizm, a nie gromadnościowe podejście. Jeżeli ja odnoszę się, że parchaty Żyd powiedział, czy zrobił coś, to mówię o konkretnej osobie. Nigdy w sposób gromadnościowy. I to trzeba zrozumieć. Tak jest. I to jest podstawa cywilizacyjna. A ja przypomniałem Wysokiemu Sądowi, że to słowo parchaty wywodzi się od Żydów. Oni siebie tak epatują. Nawet nam naszego króla Jezusa Chrystusa w Talmudzie nazywają parchem. I to jest ich robota, ich język. Także tutaj Bartłomiej odwrócił rolę, że akurat pan Piszewski, który w święto Chanuki zapala świece razem z panem Dudą i z panem rabinem Szudrichem na cześć wymordowania Persów, a Chanuka jest z okazji wymordowania Greków. A nas sobie święto zrobili z okazji wymordowania właściwie Polaków w Katyniu, ale Katyń to jest nic. Warszawa, 10 razy tyle wymordowali, odcięto nam głowę. Ale wracając do sytuacji Bartłomieja. Pani, nie może być tak, że Polak, który staje w obronie naszych wartości, zasad zostaje sam. Dlatego my jesteśmy tutaj w większym gronie i przychodźmy na sprawy sądowe naszych ludzi, żeby nie zostawał wspierać po prostu. Sąd inaczej reaguje, kiedy widzi widownię reagującą. Kończymy.
dziękujemy. Czołem Wielkiej Polsce. 12 stycznia po Nowym Roku spotykamy się tutaj o godzinie 11. Sala 379. Dziękujemy panu mecenasowi i wszystkim tym, którzy wspierają takich ludzi jak Bartłomiej Kurzeja. Dziękuję. Dziękujemy za...